Syreny zawyły w całym kraju. Pogrzeb policjanta zastrzelonego na służbie. Zginął, służąc ojczyźnie. Członkowie rodziny, znajomi i koledzy ze służby pożegnają w piątek w Raciborzu młodszy aspirant Michała Kędzierskiego, policjanta zastrzelonego przed kilkoma dniami podczas interwencji w tym mieście. Policja w całym kraju oddała hołd koledze, włączając w południe syreny. Zmarłemu oddali cześć funkcjonariusze w całym kraju, w geście solidarności włączyli w radiowozach sygnały świetlne i dźwiękowe. Młodszy aspirant Michał Kędzierski zginął we wtorek rano przy próbie wylegitymowania mężczyzny, który podając się za policjanta, w ubiorze przypominającym mundur, próbował kontrolować kierowców. Podczas interwencji bandyta wyciągnął broń i strzelił do funkcjonariusza. Michał Kędzierski miał 43 lata, w policji służył od 2011 rok. Komendant główny policji na pogrzebie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w południe w kościele PW w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Udział w pogrzebie zapowiedział m.in. komendant główny policji generał inspektor Jarosław Szymczyk, reprezentujący całe środowisko policyjne. Nie tylko w Raciborzu, ale każdy z nas i w każdej części Polski może pożegnać Michała. W geście solidarności oraz ku czci policjanta, punktualnie o 12.00 włączmy sygnały świetlne i dźwiękowe, zatrzymajmy się na chwilę i oddajmy honor, zaapelowali w środę policjanci na Twitterze. Funkcjonariusze podkreślają, że ich kolega zginął służąc ojczyźnie. Jak wspominają, zawsze marzył o służbie w policji, w jej szeregi wstąpił w grudniu 2011 rok. Był zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmówił pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie. Zawsze pomocnym i gotowym poświęcić każdemu swój czas, podkreślali. Dziennikarz, DJ, policjant przed służbą w policji Michał Kędzierski przez wiele lat był związany z lokalnymi mediami, był jednym z głosów Radia Vanessa, pracował też w raciborskiej telewizji kablowej. Znany był również jako DJ dyskotek i prowadzący imprezy plenerowe. Policjant zginął we wtorek rano podczas interwencji przy ulicy Chełmońskiego w Raciborzu. Przy próbie wylegitymowania mężczyzny, który podając się za funkcjonariusza, w ubiorze przypominającym mundur, próbował kontrolować kierowców. Mężczyzna wstrzymywał ruch, podchodził do samochodów i rozmawiał z kierowcami. Podczas policyjnej interwencji wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku klatki piersiowej policjanta. Ranny funkcjonariusz był reanimowany, najpierw przez kolegę z patrolu, potem kolejnych policjantów i medyków, którzy pojawili się na miejscu, nie udało się uratować jego życia. Bandyta został obezwładniony i zatrzymany. Areszt dla podejrzanego. W czwartek sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Dzień wcześniej prokuratura przedstawiła mu 3 zarzuty, zabójstwa policjanta, usiłowania zabicia drugiego funkcjonariusza oraz nielegalnego posiadania znacznych ilości broni i amunicji. Po wykonaniu wstępnych czynności przez prokuraturę rejonową w Raciborzu, śledztwo przejmie prokuratura okręgowa w Gliwicach. Prokuratura, tłumacząc to dobrem śledztwa, nie ujawnia treści wyjaśnień podejrzanego ani nawet tego, czy przyznał się do zarzutów. Śledczy nie informują też, ile jednostek i jakiego rodzaju broń znaleziono przy zatrzymanym. Według nieoficjalnych informacji, w samochodzie mężczyzny, poza pistoletem, którego użył, znaleziono także broń automatyczną, a w jego mieszkaniu ujawniono plantację marihuany. W środę prokuratura potwierdziła, że sprawca w chwili zabójstwa mógł być pod wpływem alkoholu, ale, jak zaznaczyła, zweryfikuje to szczegółowa opinia toksykologiczna, która wykaże też, czy był pod wpływem innych środków. W śledztwie konieczne będzie też przeprowadzenie badań psychiatrycznych sprawcy. Szczegółowa opinia balistyczna da natomiast odpowiedź na pytanie, ile strzałów padło podczas interwencji. Według wstępnych informacji, napastnik oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy policji, jeden z policjantów zdołał odpowiedzieć ogniem.